Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do mojego zoo. No to tak, zaczniemy sobie od zrobienia troszkę porządku. Troszkę porządku. Tutaj niewielkiego, bo tylko chcę to wysprzątać tutaj w tych zwierzątkach, żeby mi troszkę expa wpadło. Brakuje mi jeszcze 500 tysięcy. Więc tutaj myślę, że troszkę nam tego wpadnie, więc zrobimy sobie tutaj przy tych zwierzątkach, bo dawno one nie miały nic obrabiane. Jak widzicie, praktycznie brakuje mi wszystkich rzeczy i tam poidełek i do zabawy, więc zwierzątka tutaj, te śnieżne czy lodowe, jak to tam nazwać, nie są u mnie w ogóle praktycznie wyposażone. Ale nie wszystkie. No, niektórym udało się tutaj zdobyć już parę rzeczy, a niektóre mają bardzo mało. Oczywiście ja nie składam tych rzeczy, tylko po prostu wszystko wymieniam na odznaczenia i dlatego mam tak mało. Ostatnio chyba miałem nawet poidełko na którymś filmie, które wymieniłem na odznaczenia, po to, żeby jak najwięcej tych odznaczeń mieć, jak wejdą jakieś nowe zwierzątka do skrzynek. To trzeba mieć tam około 10 tysięcy, żeby móc je wymienić, a ja tutaj mam zaledwie 5 tysięcy. No, co tu za 5 tysięcy zrobić? Oczywiście, no nic nie zrobimy za 5 tysięcy. Ale dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy już troszkę oczyszczonego, troszkę już żeśmy tutaj pomogli tym zwierzątkom. Troszkę expa wpadło, wiecie to. Nie trzeba tego expa zbierać dużo, bo ja tam leveli nie biję, ale wiecie, zawsze troszkę, żeby tego expa wpadło. Więc do tych leveli jest dobrze, a tu dostaniemy, zobaczcie, dostaniemy kolejną kartę tego. Sępicy, tak. Ja się zastanawiam, na którym levelze ją nazbieramy, znaczy ten to będzie dopiero 15. To jeszcze 10, choćby 10 leveli, to czekajcie, bo mnie tu wywaliło. To obstawiam, że na setnym levelze gdzieś tak. Gdzie mnie tu wywaliło? Daleko mnie tu wywaliło. Czekajcie, pozbieramy sobie śmieci. Ale nie, idziemy tutaj. O, jeszcze mamy kasę do pozbierania. Czekajcie, no musimy kasę zebrać. Kasę to trzeba zebrać. No, kasa jest potrzebna, więc trzeba wszystko pozbierać. O. No i zaczniemy sobie tu podlewać, bo też widzę, mam nie. Brakuje nam 500 roślinek, znaczy 300 roślinek do podlania, więc też sobie to podlejemy, nasze wszystkie roślinki. Gdzie tu jeszcze mamy roślinki jakieś? Tu teraz będzie dużo podlewania, czekajcie, schowiemy to, żeby nam to tutaj wszystko wleciało. O, patrzcie, nawet z miejsca nie wyjdziemy, a jak mamy zrobione, dobra. Podlaliśmy tutaj to wszystko, ale dobra, podlejemy sobie wszystko do reszty. Nie będziemy tutaj zostawiać takiej ilości roślinek. Ja sobie je muszę posortować jakoś. Kiedyś je złożę wszystkie w jedno miejsce. Czyli wszystkie zbiorę i na nowo postawię, tak żeby były jednakowe obok siebie, a nie tak porozrzucane. Nie wiem, czy to co tam da, ale po prostu może to będzie takie estetyczniej wyglądać. A nie tak porozrzucane. O, tak mniej więcej jak jest tutaj, widzicie? Tutaj są paski tych samych roślin w jednym miejscu, tak? A nie tak porozrzucane po całym. Więc postaram się takie coś zrobić, żeby tak wszędzie były. No i tak, co wy tu jeszcze możecie zobaczyć u mnie? Mamy tutaj dyniowego eventa, który, powiem wam, no już dobiegł końca. Powiem wam tak, jeszcze za niedługo stracę tutaj możliwość wymiany, bo tak się zagapiłem, że prawie kilka dni mi zostało do końca, a dokładnie zostały mi 3 dni do końca, więc jakbym się zagapił, no to bym stracił możliwość wymiany tutaj jakiegoś zwierzątka zdobyć albo coś takiego. Wiecie, ja się również zaopatrzyłem w diamenty, widzicie? Mamy tu troszkę diamentów, bo nie dałem rady nazbierać tyle dyniek, ile potrzeba. Potrzebowałoby mi około 9 tysięcy, a mamy ledwo 6,5. Tak, więc troszkę brakuje, troszkę nam brakło.
więc troszkę będzie trzeba dokupić. No i tak też dlatego mamy tyle tych diamentów, żeby tam dokupić trochę dynek, nie? Więc sobie dokupimy zaraz. Ale na początek tutaj zrobimy porządek tutaj z tymi podlewaniem. Dobra, chyba wszystko jest podlane. Gdzie tu jeszcze jakieś śmieci? Śmieci tu jest dużo, bo tu jest niezbierane, więc śmieci tu jest dużo. Tu będziemy musieć chycić się i zrobić porządek też w tym zoo. Czekajcie. Przejdziemy sobie tutaj. Ja wam pokażę, jak tutaj już mamy zrobione. A że nie ma tutaj mapy, no nie mam tutaj mapy, żeby wam pokazać. Tak jak żeście oglądali poprzednie odcinki, to mamy tutaj wszystko fajnie. Fajnie porobione, poczyszczone. Tej śmietnika brakuje. Porobione, poczyszczone, porozkładane. Wszystkie zwierzątka nam tu elegancko weszły. Więc nie musimy tutaj niczym się martwić. Nawet zostało nam miejsce na parę zwierzątek. Więc nie trzeba jeszcze wykupywać działek. Możemy sobie nazbierać kasy. Trochę kasy sobie nazbierać, żeby wykupić działki. Powiem wam tak, jeszcze parę działek tu chyba można wykupić. Ale póki nie są mi potrzebne, ja nie będę szalał, żeby wykupywać te działki. Powoli będę powiększał zwierzątka. No powiem, w niektórych wybiegach mamy tutaj full, tak jak zobaczcie, tutaj mamy 4 na 4, a z 6 możliwych. No to ja bym ten wybieg musiał zrobić bardzo duży, żeby mi tyle zwierzątek weszło. Tutaj mamy 5 z 6, a maksymalnie jest 6, to ja tu mogę jeszcze jednego postawić tylko i mam maksymalny wybieg dla tego gatunku zwierząt, nie? Ja tak sobie myślałem, że tak ze wszystkich zrobię, ale niektóre wybiegi, powiększenie niektórych wybiegów jest tak drogie, że po prostu się nie opłaca tego robić. Nie opłaca się tego powiększać na taką ilość, wystarczy na 3 zwierzątka i mieć tylko te 3 zwierzątka, czy tam w sumie nawet na 2, nie? A tu mamy drzewko jakieś. Więc ja to, gdzie miałem miejsce, tu powiększyłem, a resztę po prostu zostawiłem. Zobaczcie, jakie to jeszcze jest duże wszystko. Dobra, nie będziemy się tutaj tym bawić. Przejdziemy sobie do eventu. Tu mamy co? Ulepsz kasę zoo. Ulepsz kasę zoo. Ile ta kasa kosztuje w ogóle? 60 diamentów. I tutaj mamy zbuduj sklep. Czy ja mam tutaj jakiś sklep do zbudowania? Nie mam tutaj żadnego sklepu do zbudowania. Mógłbym jedynie zbudować za 10 diamentów taki sklepik mały. I to by nie było złym wyjściem, nie? Użyć 10 diamentów i zbudować sklepik i zaliczyć jedno, a tu potem 3 razy ulepszyć kasę. Ale dobra. Przejdźmy tutaj do tego dyniowego eventu. No to wiadomo, bierzemy za 4000 jedno zwierzątko. Tutaj musimy przejść do naszego głównego zoo. No bo oczywiście to zwierzątko trzeba tam postawić, tak? Nie będziemy go tam stawiać w tym naszym parku, tylko tutaj. Zaraz sobie zobaczymy, czy mamy wybieg. Mamy wybieg. Mamy jakiś dżunglowy wybieg wolny, chyba ten. Tak, więc tutaj możemy go spokojnie postawić. Dobra, stawiamy. Stawiamy, mamy poidełko. I nie mamy nic więcej. Dobra, mamy poidełko i nie mamy nic więcej. Tylko tyle mamy, tak, tylko tyle. No, zobaczcie, nakarmimy sobie go. No i idziemy do eventu dalej. Stało nam 2000. Więc moglibyśmy olać, nie? I nie kupywać już go drugiego, ale ja chcę mieć 2. Jak już tutaj szalejemy, ile nam zostało? 2000, 2, to będziemy mieć 4. 4000, to i tak za mało, dobra. Bierzemy tyle. Oszaleliśmy, bierzemy tyle. 7500. Kupujemy następnego. Cyk. Mamy drugiego. Zostało nam, ile nam zostało? 3000. Jakbym mógł za 2000 kupić skrzynię, nie? Za 2000 bym mógł skrzynię kupić. Ale ja
Ja se myślę, że se skorzystam i se kupię takie rzeczy. Nie? Myślicie, patrzcie, fajnie to wygląda, nie? Albo mógłbym za 1500 kupić tą skorupę. I tą skorupę, i to by było 3000, nie? To też fajnie wygląda. To może by było bardziej... bardziej takie lepsze niż kupowanie takich stojących dekoracji. Co to w ogóle daje? Edin. Nie, nie mogę nic sprawdzić. Ja tu popatrzę, ile ja tu mam skrzyń. Ja skrzyń mam 5. Miałbym akurat 6 skrzynię. Nie? 6 skrzynia by była. Skrzynia też nie jest taka tania. Więc tu by było też fajnie. Ale tak patrzeć, no... takich rzeczy też nie zdobędziemy nigdzie indziej. Później tego dinozaura, tego szkieleta. Jakiegoś szkieleta mam, czekajcie, jakiegoś szkieleta mam tu gdzieś. Musimy to tutaj przejść. Czekajcie, bo gdzieś miałem szkieleta jakiegoś. O! To jest taki szkielet. Możemy wystawić? Nie, czyli tylko tak. O! To już mamy jednego szkieleta, tak? I byśmy mieli jeszcze 2 szkielety. No, tutaj nam wleciało. Jeszcze byśmy mieli 2 szkielety takie stojące. No myślę, że one będą takie, takie duże. Więc by fajnie wyglądało za 1500 i 1500, nie? Czekajcie, mamy tam 25, więc zobaczymy sobie takiego. Jak to wygląda w ogóle? Co to jest w ogóle? Jak to wygląda w ogóle? To jest taki... aha, taki dinozaurek, taka ozdóbka. Patrzcie. Zabawnie to wygląda. Trochę nie pasuje tutaj do otoczenia, ale... no i co ja mam z takim czymś zrobić? No nic chyba nie zrobię, nie? Taką dekoracją. Taki dinozaurek nam tutaj stoi. No i powiem wam, faktycznie zastanawiam się nad tymi dinozaurkami. Jeszcze mógłbym jednego kupić za 15 na przykład jakiegoś. Za 15 albo za... o, tego za 5, tego za 10. Mógłbym jeszcze te 2 sobie kupić. I mieć te 2, nie? Ja tak myślę, że tak zrobimy. Czy tutaj na skrzynie? No kusi mnie ta skrzynia. Ale później za 1000, to ja tu wezmę za 1000. Taką skamielinę jakąś, no to mi po co mi to? Nie, dobra. Wiecie co? Bierzemy tak. Bierzemy tego. I bierzemy tego. No i tak. Mamy obydwa kupione. Zostało nam jakieś 18 diamentów. Więc bierzemy tego. Nie tego. Tego. No i tego. Tego mamy. No to tego, nie? Tak, za 13, 3 zostały. Nie wiem, co wiem, możemy tutaj. O, on jest większy. On jest duży. Możemy go gdzieś tutaj postawić. O. Tutaj sobie będzie stał i ten jest malutki. Tego tutaj. A te. Kamieliny tutaj, o, są dosyć duże, fajne. Zostawimy jednego. Na razie tak tylko tymczasowo. Zobaczcie. Mamy już 2. Tu mamy 3. No elegancko. 3 takie skamieliny już mamy. No całkiem, całkiem fajnie, nie? Się udało zdobyć. 3 skamieliny. Troszkę nas to kosztowało, ale mamy 3 skamieliny. Mamy nowego zwierzaka. Więc myślę, że event udany. Wykorzystaliśmy dyńki. Praktycznie całkowicieśmy wykorzystali, jakie były możliwe. Więc elegancko, elegancko. No to tak. Jak wam poszedł event? Ile wam się udało zdobyć zwierzątek? 1, 2. Czy zdobyliście jeszcze coś fajnego stąd? Czy ktoś może zdobył to, jak to wygląda, jakie to jest duże?
Bo też to takie wygląda, ale 5 sztuk można tego zdobyć, więc wydaje mi się, że to będzie mniejsze niż tutaj te. Albo podobne, bo ta płyta tu jest podobna, więc może podobne tej wielkości. Nie wiem, jak się komuś udało zdobyć, to piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapkach w górę. Subskrypcje, mile widziane. Kto tam nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia sobie w dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać informacje o nowych filmikach, będziecie na bieżąco. No i do zobaczenia. Cześć wam!